Ty. Nasza pierwsza gotowa konstrukcja na cycu dla klienta. No jest gruba. Tomek dał się namówić na kupę modyfikacji w tym rowerze. Między innymi na zrobienie zawieszenia, wymianę hamulców, koło tylne. Tak, tak. Ale będzie zadowolony, nie? O, super, jest tak jak powinno być, dokładnie. Panie, to już nie jest rower. Bardzo źle i zgadzam się, to już nie jest rower. Ale nie można tego pojazdu też nazwać motocyklem, co często spotykam w komentarzach. Na ten temat poświęcę zupełnie inny odcinek, bo w tym odcinku chcę Wam pokazać mega sztosa. Pojazd, który zbudowaliśmy, to po prostu fabryka adrenaliny. I o tym jest dzisiejszy odcinek. Jakby nie patrzeć, to jest droga zabawka dla ludzi o mocnych nerwach. W tym odcinku zobaczycie dużo scen z jazdy. Zobaczycie też, jak powstawał ten e-bike. Mamy ujęcia od eksperta zawieszeń, a na sam koniec zobaczycie naszego zadowolonego klienta, który odbierał ten pojazd. Swoją drogą, gdybyście chcieli taki gruby projekt, zapraszam do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy na elektrycznakuźnia.pl. Zdjęcia i dokładną specyfikację pojazdu znajdziecie na rebel-electric.com. Nie przedłużamy, zaczynamy! No to ciśniemy z kolejnym tematem. Banshee Scream. Tomasz, który przyprowadził to Banshee, przejechał się na konie dwójce i powiedział: wow, chcę coś takiego. I będziemy w tym Banshee montować cyca X1 Pro generacji czwartej, tą X12, moi drodzy. No grubo. Jest tutaj aktualnie silnik Bafanga i Tomasz był zadowolony z tego Bafanga, ale kiedy się przejechał na konie, powiedział: nie, wymieniamy tego Bafanga. Na razie zostanie ta bateria w skrzynce, no a naszym zadaniem będzie rozebrać ten rower, przygotować go na sezon, no i przede wszystkim właśnie zamontować tego cyca X1 Pro. Zawsze łatwiej się rozbiera niż składa, pod warunkiem, że macie odpowiednie narzędzia. Tutaj nie było inaczej. Podczas zdejmowania Bafanga upewniłem się, że są wszystkie potrzebne komponenty, ponieważ Tomasz od razu miał kupca na ten napęd, więc silnik jest ciągle w obiegu. No, ale żeby nie było tak łatwo, napotkaliśmy dwa problemy. Pierwszy z nich odkryliśmy dopiero, jak składaliśmy rower na gotowe. Zwróćcie uwagę, że przy rozbiórce zdejmuje ten półzintegrowany mostek razem z półką. Pamiętajcie o tym, za chwilę wrócimy do tego wątku. Kolejny problem pojawił się chwilę po wyjęciu akumulatora. Tutaj mamy taką misję specjalną. Taką misję specjalną mamy. No i pięknie, udało się. Jeszcze będzie trzeba trochę porzeźbić, ale o. No i ta nakrętka tutaj jest luźna. Nie uwierzycie, udało się, ale walki było co niemiara. Gdy rower był już w częściach, mogliśmy podrzucić amortyzatory do naszego eksperta Remigiusza. A oto materiały, które Remigiusz dla nas przygotował. No i już mamy po serwisie, można by powiedzieć, aczkolwiek jeszcze jest sporo pracy przy składaniu, ale to najważniejsze zostało zrobione, czyli został w całości rozebrany, wyczyszczony każdy element, wszystko wypłukane w benzynie ekstrakcyjnej. Wszystkie elementy, które da się rozebrać, zostały rozebrane, rozkręcone, zweryfikowane. O-ringi, które są w całym zestawie, są powymieniane. Przy montażu gwinty dostaną klej, żeby połączyć tłumiki z sobą. Wszystko zostanie poskręcane prawidłowo. Przyjdzie smarowanie wstępnie na ślizgi, aczkolwiek stare marcoki są w otwartej kąpieli olejowej, ale smarowanie na ślizgach jak najbardziej jest wymagane. Tak samo i uszczelki olejowe i kurzowe. Za chwilę zabieramy się do składania tych puzli. Zostawiona jest wypłuczka z benzyny ekstrakcyjnej, oczywiście nie cała, ale większość. Tutaj mamy taki syf był w amortyzatorze. Masa opiłków metali, Tam się połyskuje, aczkolwiek to pewnie teraz nie będzie widoczne. Może uda mi się zamieszać troszeczkę, to będzie widać. O, myślę, że to mieniące się wszystko to jest wszystko z amortyzatora ze środka. No, amortyzator teraz będzie już czyściutki, cały zalany na świeżo i mam nadzieję, że będzie wszystko sprawnie i fajnie działać, pomimo że amortyzator już sporo lat ma za sobą, to jak najbardziej jest dalej do użytku. I nagrywamy otwarcie dampera. No to zlejemy sobie, zobaczymy w jakim stanie jest olej. I zlewamy. I widać, że pieni nam się bardzo, bardzo mocno olej. Pomimo że jest czysty, no to podejrzewam, że mamy problem z wyciekiem natłoku IFP, nie? Czyli generalnie tłok IFP przypuszczał pewnie powietrze do układu olejowego. Teraz to zweryfikujemy. Wyciągniemy sobie go. Pod tłokiem jest mokro, to znaczy, że ten o-ring, który jest tutaj, był głównym powodem też takiego zapowietrzenia tego oleju. No dobrze, damper mamy po serwisie, jest zalany olejem, jest odpowiednio ustawiona platforma IFP i tak samo jest napompowany do komory IFP o odpowiednim ciśnieniu, ale damy go dodatkowo do gorącej wody, będziemy widzieć wtedy, czy nam się nie poci ze względu na napierane ciśnienie wewnątrz i tak samo, czy z zaworka komory IFP nam nie ucieka powietrze i damper będzie po serwisie. A więc to jest ten moment, w którym będzie montowany CYC X1 Pro na tego Banshee Screama. Są wszystkie elementy, jak widać na załączonym obrazku, także nic, tylko działać. Mamy kolejny temat, tu jest mostek wpół zintegrowany, ale to jest taka akcja, że ktoś przed nami chyba za krótką miał sterówkę, więc dorzucił tutaj resztkę sterówki. Wygląda to tak, że tu jest jakaś sterówka, natomiast tutaj nie wystaje tego za dużo, chociaż to jeszcze nie jest ściśnięte, nie? Wiadomo. Ale no mamy taki temat, że tutaj ta sterówka wystaje za mało i no, dwie opcje widzimy. Albo wymianę całej sterówki w tym, albo wymianę sterów, łożysk na jakieś inne, na jakieś bardziej płaskie, żeby uzyskać tutaj chociaż jakiś, nie wiem, centymetr. Wtedy jakby tutaj centymetr wystawał, to może by to wystarczyło. Ostatecznie rozwiązaniem tego problemu było przedłużenie rury sterowej poprzez taki adapter. Ja na początku nie byłem przekonany do tego rozwiązania, no bo jak to tak to? Śrubką skręcę i mam dłuższą rurę sterową? Ale jak zobaczyłem grubości ścianek tego elementu, to wiedziałem, że to jest pancerne i jest to naprawdę dobre rozwiązanie w takim przypadku. I to był moment, w którym mieliśmy komplet elementów, żeby złożyć ten rower. Jak już wcześniej mówiliśmy, sercem tego projektu jest silnik mid-drive CYC X1 Pro generacji 4. To nie jest silnik, który mógłbym rekomendować każdemu. Uważam, że jest bardzo drogi. Dodatkowo jest głośny. Zastosowanie tego silnika pociąga kolejne koszty, chociażby w postaci tylnego koła, bo mało który bębenek ma na tyle wytrzymały układ zapadkowy, żeby wytrzymać moc tego silnika. Sprawdzonym rozwiązaniem jest system ratchet, który możemy na przykład znaleźć w piastach DT Swiss 350. I właśnie takie koło zastosowaliśmy w tym rowerze. Koło przygotowane przez Fitwheels. Dzięki, piąteczka, świetna robota panowie. No ale wracając do tych kosztów związanych z CYC-em X1 Pro, warto by było też pomyśleć o zmianie całego napędu. Mam tutaj na myśli zębatkę, łańcuch, przerzutkę. Na przykład na to, co jest u mnie w konie, czyli SRAMA EX1, który jest specjalnie przygotowany pod e-bike'i. Na pewno nie takie e-bike'i jak ten, ale jednak w tym sramowskim rozwiązaniu mamy tylko 8 przełożeń, kaseta wykonana ze stali narzędziowej. U mnie w konie na razie się to sprawdza. Tomek jednak zdecydował, że robimy próbę zmęczeniową, sprawdzimy ile jego obecny napęd wytrzyma i jak zobaczycie na testach, poradził sobie całkiem nieźle, zobaczymy. Dodatkowo świeżutkie Magury MT5 z nowymi tarczami. Coś, co się diabelsko szybko rozpędza, musi też i diabelsko mocno hamować. Pamiętajcie, by dbać o wasze systemy hamulcowe. To w końcu wasze bezpieczeństwo. Kiedy silnik był już na miejscu, Oskar zabrał się za montaż skrzyni, wymienił te luźne nitonakrętki na nowe. Jak zwykle zastosował też mikrogumę po to, żeby skrzynka, opierając się o ramę, nie wydawała żadnych dźwięków. Boczne zaporki i przechodzimy dalej. Na kierownicy zagościł duży wyświetlacz. A to dlatego, żeby mieć możliwość w przyszłości rozbudowy tego roweru o pakiet o większym woltażu. Niewykluczone, że Tomek będzie chciał mieć po prostu baterię na 60 V, a może 72 i te małe wyświetlacze, tak jak jest u mnie w Konie, na to nie pozwalają. Mały wyświetlacz w Cycu pozwala na pakiet 14S, czyli taki, który ma maksymalne napięcie około 58 V, w nominale 52. Poza wyświetlaczem na kierownicy zagościł również panel z przyciskami, jak i nielegalna manetka przyspieszenia. Na szczęście w sterownikach X1 Pro jest funkcja jazdy po mieście, w której można dezaktywować manetkę i ograniczyć silnik do 250 W nominalnie, więc dopóki nie odblokujecie go na off-road, pojazd spełnia normę europejską. Więc pomimo, że trudno nazwać go rowerem z tym całym potencjałem mocy, jaką posiada, to w trybie miejskim mieści się we wszystkich wytycznych. Rozłożenie komponentów na kierownicy to też nie jest taka prosta sprawa, trzeba podejść do tego strategicznie i my jesteśmy zwolennikami montowania manetki przyspieszenia na lewą rękę, ponieważ prawą ręką obsługujemy tylny hamulec i tylko w takiej konfiguracji możecie mieć pełną kontrolę w jeżdżeniu na jednym kole. Jeśli ktoś chciałby spróbować, oczywiście. Na koniec zostawiliśmy sobie lutowanie wtyczki zasilającej cały system. Zobaczcie, jakie te przewody są grube. To trzeba robić z głową. Ten przewód musi cały ładnie zassać cynę. Nie można tego tam pobieżnie posmarkać, bo tamtędy leci spory prąd. I gdy wszystko było gotowe, mogliśmy przejść do pierwszego odpalenia. Pierwsze odpalenie. No, graje na puzynie. Widzisz, że maszyna... Smarowanie łańcucha, regulacja przerzutki i pomimo późnej godziny i zachodzącego słońca, no musieliśmy chociaż na chwilę przejechać się i zobaczyć, jak to jeździ. O, jest kanapa. Kurde no. Fajniusi. Jest zupełnie inny niż Kona teraz. Tak, tak. Jeszcze raz to robimy. I polecimy w teren. Ja będę prowadził. Taki rig. 3, 4. Najlepszy wiatr. No powiedz coś. Szatan. O! Jest rewelacyjny. Jest taki wściekły, jest taki... Jest kocur, jest kocur. Ile ma silnik po tych jazdach? 40 stopni. 40 stopni, faktycznie jest nieco cieplejszy niż dłoń i fajnie oddaje tą temperaturę, no ale to też jest, widzicie, no. Kawał silnika, nie? A zaliczył teraz kilka sporych podjazdów, więc... No. No nie ma lekko. No nie ma lekko dzisiaj, co? Czekaj, zwiększę trochę sobie. Aha, śmiało. Wow. Oho, strasznie. Dużo lepiej niż z tym silnikiem Bafanga, to jest w ogóle jakaś... Nie da się porównać, co? To jest w ogóle jakaś... Inny świat, inny świat. W ogóle to naprawdę jest to. Widać, że Tomasz zadowolony. To jest właśnie chyba ta najlepsza chwila. To jest najlepszy moment naszej pracy, kiedy my wiemy, że to dobrze jeździ i widzimy, jak to osoba odbierająca odbiera. Chyba tak nawet jest. No, to ci mówiłem od początku, że to zawieszenie musi tu dobrze chodzić. No, zawieszenie musi dobrze chodzić. Jaki masz poziom wspomagania teraz? Teraz na dwójce jestem chyba. To jeszcze musisz sprawdzić tą trójkę, nie? Tylko bądź ostrożny. Wiem, kurwa. Ja p***. Nie, no jest taka zasada, na tej trójce to jest w ogóle trzeba uważać, wiesz? Trzeba uważać na trójce, no. Kurwa, co tu się dzieje? Mega sztos, nie? Mega. Crazy. Jest mega sztos, nie? Czyli klient zadowolony. Kurwa, mistrzu mój. Mi się wydaje, że wy to kuliście kurwa tymi botami tora są dosłownie. Bo, w tej tak było. Sztos, chłopaki. To jest pierwszy CYC X1 Pro generacji 4, którego zamontowaliśmy. Także cieszę się, że zamontowaliśmy go tobie. No jest sztos, naprawdę jest. Jak to mówią Francuzi, crème de la crème. Ja bym po polsku powiedział sztos de la sztos. No. Z każdym tygodniem rośnie ilość zadowolonych klientów Elektrycznej Kuźni. Cały czas budujemy kolejne projekty, dlatego zapraszam do subskrypcji, żeby materiały Was nie ominęły. Już niebawem na kanale będziecie mogli zobaczyć testy silnika TSDZ8. Moi drodzy, ja już nie przedłużam, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.